Witam Was, tu przed Wami Sensei i drugi odcinek z serii Let's Playów pod tytułem Sensei gra w Metal Slugi. A więc, co tu więcej mówić, odcinek drugi, Metal Slug 1, misja druga, start. Mała grupka żołnierzy, ale co to tam dla Marko, da sobie jak zwykle radę. No, co mi dasz? Pieniążka tylko, iść ty sknero jedna. To idziemy dalej. Kurwa, za misia dostałem więcej niż za pieniążkę. O, dziękuję, miotacz ognia. Miał po prostu sposób, w jaki drą się ci goście po podpaleniu i także wysadzeniu jest zabójczy i śmieszny, że się tak wyrażę. No, istna komedia. No, idziemy dalej. No, przed wami podtopione miasto. Rebel City się nazywa. Nie mylić z Londynem, tylko dlatego, że jakiegoś tam Big Bena widzicie. Kolejna z dodatkowych broni. Rocket Launcher. Zbyt mocna to ona nie jest. Ale cóż, do niszczenia piechoty też się świetnie nadaje i znowu słychać te zajebiste krzyki naszych żołnierzy. Kurwa, kocham to po prostu. No, gińcie. Karabinku nie bierzemy, jest zbyt słaby. Rakietki są lepsze, więcej frajdy dają. Na kolejny, też już za chwilę go nie będzie. No, mówiłem. Na początku uzbrojenie tych naszych żołnierzy to nie jest zbyt dobre. Dopiero później z biegiem czasu można się już zaczynać bać. Też kolejny statek, no, łatwo poszło jak zwykle. No i ostatnia dodatkowa broń w pierwszej części Metal Slug'a, Shotgun. Najsilniejsza broń w tej części. A dlaczego, to się zaraz przekonacie. Proszę bardzo, raz, dwa hity czołga nie ma. Dziękuję Wam. Jak widzicie, dużo takich ukrytych sekretów ze znajdkami będzie. Pierwszy miniboss gry. No, za długo on nie pożyje. Chwila, jeden strzał po nim. Karabinek bierzemy. Z jednym strzałem do shotguna nie będziemy przecież biegać, bo to by był idiotyzm. No i proszę, Metal Slug się pojawił. I za chwilę kolejny rodzaj przeciwników. Samoloty, nie wiem co one tam, bomby jakieś, torpedy, nie wiem co to jest, ale bardzo łatwe do zniszczenia w każdym bądź razie. No i akurat się takich dwóch nam pojawiło. Zauważyliście pewno, że noszą oni żółte mundury. Otóż tak, goście w takich żółtych mundurach, po ich zabiciu wypada z nich, już zależy co tam było wpisane w kod gry. Albo punkty jakieś, broń, granaty, albo inne takie rzeczy. No i tu na pewno jeszcze teraz widzicie taki opojemnik z napisem GAS. Otóż jaka jest jego funkcja? W lewym górnym rogu widzicie tu na pewno pasek życia, jeżeli tak można powiedzieć, pasek życia pojazdu. I jak się domyślacie, zbiornik służy do jednej rzeczy. Jeżeli choć raz oberwiemy albo więcej razy, taki zbiornik regeneruje nam 1/3 naszego paska. W moim przypadku nie oberwałem ani razu, więc powinien dostać ile? O, 1000 punktów za zebranie. No teraz wjeżdżamy na platformy kolejowe i co się pokazuje? Drugi boss w grze. Z tego co mówiłem, bossy w pierwszej części są banalnie proste. Dziecko by sobie z nimi nawet poradziło. Chociaż muszę przyznać, trudno tego ataku uniknąć, jak boss już się porządnie wkurwi. No i tą postać, co widzieliście przed chwilą, może przystopuję Wam wyjaśnię. Jest to tak. Główny dowódca rebeliantów, z którymi walczymy, generał Donald Morden, odstąpił on od sojuszu, w którym my akurat jesteśmy tu, grając postaciami, gdyż jego syn nie został uratowany z rąk terrorystów przez pewien oddział sojuszu, już nie pamiętam jak się nazywał. I po tym jak nasz generał Donald się dowiedział, że
akcja ratunku została odwołana, a była ona możliwa na tyle, żeby jeńców pozostałych razem z jego synem uratować. No, po prostu, że tak powiem, się wkurwił, odstąpił od sojuszu, znalazł sobie sympatyków i stworzył swoją własną rebelię. I w każdej części Metal Slug'a próbujemy go zniszczyć i zawsze się Gnojowi udaje gdzieś spierdolić. No ale cóż, już taka zasada tej gry. Jak widać, bardzo trudny atak. Chyba jedyny atak, którego można się bać w tej części. Cholera, znowu przestań spamować, że... Ach, cholera. No i po czołgu. Skończymy to szybciej. Granatu. No, no jak widzicie, boss w drugiej misji zniszczony. Całkowicie. No, 100 tysięcy za ludki, za czołg nic, bo... No, nie przeżyliśmy z nim do końca. No jak to mówi lektor? No, dokładnie. A więc cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o drugą część Let's Play'a pod tytułem Sensei gra w Metal Slug'i. Dodatkowo jeszcze powiem, że w ostatnim Let's Play'u, się pamiętam, czy tam mówiłem, czy dodałem w opisie informację, że odcinki będą wychodzić w częstotliwości od 2 do 7 dni. Otóż tak, częstotliwość zostanie zwiększona, odcinki będą wychodzić codziennie, z tego względu, gdyż zamierzam się z całą serią Let's Play'a wyrobić do wakacji, ponieważ od lipca całe wakacje spędzam poza domem, jadę do roboty, więc tam w ogóle nie będę mieć czasu, żeby Let's Play'e nagrywać. Tak samo będzie z serią randomki w World of Tanks, czyli bitwy z nubkami, więc no w trakcie wakacji raczej nie macie na co liczyć, z tego względu no przepraszam was bardzo, że nie będzie żadnych filmików, ale tam na jakiegoś infobloga albo taki inny duperele raz na dwa tygodnie możecie liczyć. Jak będę mieć może czas, to coś tam wrzucę. No i to by było na tyle z informacjami dzisiejszymi, więc subskrybujcie, oglądajcie, komentujcie, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnej części Let's Play'a pod tytułem Sensei gra w Metal Slug'i. Trzymajcie się, na razie.